Hej, cześć, witajcie. Dziś, tak jak obiecywałem, odcinek z prezentacji bitów, które sobie kupiłem. Link oczywiście macie w opisie do jakże tych superanckich bicików. Oczywiście zachrypnięty jestem troszkę po meczu. Tutaj oczywiście sok jabłkowy, schłodzony, bardzo dobry. Polska zremisowała z Hiszpanią 1-1. Ale my nie o tym. Tutaj są biczki z jednej strony, z drugiej strony mamy, co tu mamy, plasticzki do wyciągania różnych rzeczy. Już tutaj prezentujemy. O, proszę, proszę, eleganckie, cieniutkie. Prezentacja. Zachęcam do zakupu takich oto rzeczy. Kurcze pieczone. Nie chcę mi wejść. O, jest. Tutaj mamy pensetę. Pensetę. No to raczej nie penseta, tylko taki szczypczyki. Odłożymy. Oczywiście tutaj jest taka przedłużeczka. Giętka do trudno dostępnych miejsc. Fajnie to się prezentuje. Jeszcze nie używałem. I tutaj mamy śrubokręt na te oto biciki. Tutaj musimy, zamykamy. Fajne opakowanie. Bardzo fajne opakowanie. I co mnie zdziwiło, a to raczej jest na plus, że bardzo ciężko wychodzą. Ciężko jest wyciągnąć te mniejsze. Ten akurat wyszedł superancko, ale są takie, które ciężko wyciągnąć. O, na przykład ten. Wychodzi i ja to robię tak, że biorę, po to ona tu jest i wyciągam sobie tymi szczypczykami. Sprawdźmy może na telefoniku, jak to się prezentuje. Już zaraz zobaczymy, jaki potrzebujemy śrubokręt. Aha, czyli tu nie potrzebujemy, tylko tu będzie potrzebny nam plastik, żeby ściągnąć górę. No a więc tak. No tutaj też jest plastik taki, o, tu coś takiego jest, sprawdźmy, jak to się ma, jak to się tu ma, ojejku, jejku, gdzie to jest, pani kierowniku, o, pięknie wchodzi, z jednej strony, z drugiej strony, od góry i mamy klapkę ściągniętą. Odkleiło się. Zresztą zobaczymy, co my tu mamy w tym telefonie. Co to jest? Co my tutaj mamy? I tutaj potrzebujemy śrubokręty. Nie ma. Nie mogę zbliżyć. Oj. Niestety. Za daleko. Jest. I tutaj właśnie będzie nam potrzebna gwiazdka. Może ta gwiazdka. Za duża. Bardzo duży wybór jest tych bitów. O, to jest ta gwiazdka. I oczywiście to jest namagnesowane. Jak możecie zobaczyć. O, to jest przeduszka jeszcze taka. O, tutaj możecie zobaczyć, popatrzcie. Samo wchodzi. O, pyk. Pięknie. I rozkręcamy bez najmniejszych problemów. Namagnesowane, elegancko. Pięknie to idzie. Pasują. Nie ma czegoś takiego, że są źle wyprofilowane. Wszystko pasuje. I co tutaj jeszcze mamy? Tutaj też jest gwiazdka. Ta sama. O, pięknie to idzie. Przy okazji zobaczymy sobie, co tam w telefonie siedzi. Ciekawego. Cyk, cyk, cyk. I mamy rozkręcony telefon. Bez najmniejszego problemu. Tu aparat. Co tutaj mamy? O, jest pięknie. Tu jest aparat. Głośnik jakiś.
Dawniej to się wymieniało telefony, a teraz. No i tak, co my tu mamy? Na pewno gdzieś jest złoto. Chyba tutaj. Tu będzie złotko. Tu będzie też raczej złoto. Tutaj piny pozłacane. No i oczywiście mamy złotko. Także takie telefony to jest. Strasznie zasycha w gardle dzisiaj. Strasznie taki upał. No ale najważniejsze, że Polska zremisowała i jeszcze ma szansę na awans do 1/8, czy tam nawet do finału. I tak, taki oto telefonik siedzi. Jeszcze sprawdzimy sobie na innym telefonie, jak idzie rozkręcanie. Co tu mamy? A tu mamy zwykły krzyżak. Malutki, zwykły krzyżak. Powiedzmy na przykład ten. A nawet dość tak się wyciąga te biciki. Pięknie to idzie, popatrzcie. Cyk, o jaka śrubeczka, gigant. Cyk. Bardzo szybko, sprawnie. Jeszcze przetestujemy sobie. No to już nie będę, to zakręcimy z powrotem. Muszę, oj, oj, to minus, minus, już tutaj widzę minus. Zakręcimy sobie z powrotem i wracamy za chwilkę. Oczywiście ciężej skręcić niż rozebrać, no ale to już wszyscy o tym wiedzą, nieważne. Tak, no takie biciki, fajny zestaw, fajnie się to prezentuje, a tutaj nie schowaliśmy. Duży wybór, bardzo duży wybór. Różne, przeróżne i wszystkiego jest podwójnie. Także jak jeden się obrobi, jest jeszcze drugi i możemy w łatwy sposób go wymienić. Jeszcze sprawdzimy sobie na takim silniczku, jakie troszkę większe, jak to się sprawuje. Na przykład dajmy ten. O, tutaj mamy pyk. I sprawdzimy sobie, jak to się rozkręca, czy się nie obrabia. Tu akurat szybko poszło, bo już było odkręcone troszkę, ale tutaj na przykład nie sprawdzimy, kurczę, bo się, a nie, jest, ok, elegancko to idzie. Chcę sprawdzić, czy się obrabiają, nie mam jakiejś takiej, którą ciężko odkręcić. O, ta jest taka, idzie ładnie, nie obrabia się nawet, nawet to bardzo ładnie wygląda. Wygląda na wytrwałe, wytrzymałe. No jak za 30 parę złotych, to nie ma się czego, jakichś cudów spodziewać. Ale i tak jest bardzo dobre. Tutaj mamy o nakładki jeszcze. I tak, podsumowanie. Plusy to będzie cena, jakość wykonania, duża ilość i różnorodność bitów. Plastiki do otwierania. Mamy jeden. Mamy coś takiego. Nie mam pojęcia, do czego to jest. Ale fajne. I pudełeczko. Tutaj możemy sobie przyczepić coś. Tyk. Już szczepione. O, skubaństwo, jak trzyma. Och. I tak. Tu mamy śrubokręt. Gumowa przeduszka. Plastiki, szczypce, schowamy sobie i chyba tyle z plusów, minusy, no i plus jeszcze dobre wykonanie tego pudełeczka, fajnie to wszystko zapakowane, ciężko wychodzą te bity, ale to jest na plus, bo nie wypadają, także nie możemy, nie pogubimy tego, bardzo fajnie zrobione, link do tej oto skrzyneczki jest w opisie. Kupcie sobie taki zestawik. Bardzo fajnie on wygląda. Malutki, poręczny. Zawsze można go ze sobą gdzieś wziąć. Minusy. No jak na razie nie mam. Myślę, że na minusy się wstrzymam. Nie mam żadnych minusów. Jakość wykonania jest dobra. Pokręcę trochę. I najwyżej dodam w komentarzu pod filmem, czy się bardzo obrabiają, czy się nie obrabiają.
te śrubeczki. Dzięki, że jesteście tutaj. Dzięki za lajki, za komentarze. Chyba kończymy. Następny myślę, że rozbierzemy sobie ten silniczek. Zobaczymy, co tam w nim siedzi. A jeszcze nagrywam teraz korowanie kabelków. Ile z kilograma miedzi wychodzi... ile z kilograma kabelków wychodzi miedzi. Jestem gdzieś w połowie. Myślałem, że szybciej to pójdzie, ale oczywiście nie mam czasu na nic. Także dzięki. Trzymajcie się. Cześć.